Z największą pokorą słuchamy słów Boga skierowanych do nas przez proroka Izajasza. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana. Mieć was będą sługami Boga naszego. Oddam im w nagrodę za ich wierność i zawrę z nimi wieczyste przymierze. Do tego samego proroctwa Izajasza odnosił się Pan Jezus, kiedy był w synagodze w Nazarecie i czytał dalsze słowa tego proroctwa. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił. Posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. I odniósł do siebie właśnie te słowa proroka Izajasza, mówiąc: dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. Ale przecież i wiemy to, i słyszymy w głębi naszych serc, zwłaszcza dzisiaj, w Wielki Czwartek. Te słowa odnoszą się także do nas. Bo właśnie w Wielki Czwartek, na zakończenie tego szczególnego spotkania, ostatniej wieczerzy, Pan Jezus powiedział do apostołów: już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazywałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Stąd mamy wszelkie podstawy, aby słowa, które Pan Jezus odnosił, słowa proroctwa Izajasza, odnieść dzisiaj także do każdego z nas, drodzy bracia. Duch Pański spoczywa na mnie. To fundament mojej kapłańskiej godności. Spoczywa na mnie Duch Pana, a nie duch tego świata, który za wszelką cenę chciałby mną zawładnąć i do siebie upodobnić. Jaki jest los tych, którzy zatracili Ducha Pana? Wyraźnie powiedział Pan Jezus w kazaniu na górze: wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Doświadczenie wieków, także doświadczenie ostatnich czasów, stanowi bolesne potwierdzenie tych słów. Ci, którzy dali opanować się przez ducha tego świata, ostatecznie zostali przez ten świat, właśnie przez ten świat także, odrzuceni i podeptani. Jest na nas, spoczywa na nas Duch Pański.
ponieważ mnie namaścił. I stąd wracamy dzisiaj naszą myślą, pełną wdzięczności, pokory, być może także niekiedy żalu, do momentu święceń, kiedyśmy otrzymali święcenia kapłańskie, a nasze dłonie zostały namaszczone. Jakże Bogu nie dziękować za ten dzień? Jakże nie modlić się za szafarzy, z rąk których otrzymaliśmy te święcenia? Jakże nie bić się w piersi z żalu, jeżeli kiedyś zdarzyło nam się od tej świętej chwili niejako odstąpić i o niej zapomnieć. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie. To, że jest nade mną Duch Pański i że jestem człowiekiem o namaszczonych dłoniach, to nie dlatego, żebym ja był wywyższony, ale bym był posłany. Posłany najpierw, abym ubogim niósł dobrą nowinę. I stąd to ciągłe, każdego dnia zadanie, by głosić Ewangelię współczesnemu światu. I doskonale wiemy, jak dzisiaj nie jest to łatwe w epoce postprawdy i powszechnego relatywizmu, który staje się wręcz dyktaturą. Ale przecież i to jest doświadczenie was, drodzy bracia w kapłaństwie, jak wielu jest tych prawdziwie ubogich w duchu, czekających na prawdę Ewangelii. Tych, do których, jak powiedział Pan Jezus, należy Królestwo Niebieskie. Którzy są spragnieni prawdy i domagają się. Mają wszelkie podstawy, by domagać się od nas poświadczania własnym życiem głoszonych przez nas słów Ewangelii. Głoszenia jej i poświadczania jej własnym życiem. Jakże nie przypomnieć tutaj słów księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, kiedy w rok po swoim aresztowaniu, tuż przed opuszczeniem Stoczka Warmińskiego i przeniesieniem go do nowego miejsca odosobnienia, do Prudnika Śląskiego, pisał: największym brakiem apostoła jest lęk, bo on budzi nieufność wobec potęgi mistrza, ściska serce i kurczy gardło. Apostoł już wtedy nie wyznaje. Czyż jest jeszcze apostołem? Uczniowie, którzy opuścili mistrza, już go nie wyznawali. Dodawali odwagi oprawcom. Każdy, kto milknie wobec nieprzyjaciół sprawy, rozzuchwala ich. Lęk apostoła jest pierwszym sprzymierzeńcem nieprzyjaciół sprawy. Zmusić do milczenia przez lęk. To pierwsze zadanie strategii bezbożniczej. Terror stosowany przez wszystkie dyktatury obliczony jest na
na lękliwość apostołów. Milczenie tylko wtedy ma swoją apostolską wymowę, gdy nie odwracam oblicza swego od bijących. Tak czynił milczący Chrystus. Ale w tym znaku okazał swoje męstwo. Chrystus nie dał się steroryzować ludziom. Gdy wyszedł na spotkanie hałastry, odważnie powiedział: Jam jest. Posłał mnie, abym więźniom głosił wolność. Ileż wielkich, wspaniałych, niekiedy przejmujących doświadczeń konfesjonału macie teraz, drodzy bracia, kiedy lud Boży pragnie pojednać się z Bogiem i z braćmi. A wy im głosicie wolność. A wy im dajecie wolność Chrystusową. I Chrystusowy pokój. To są dwa pierwsze słowa, jakie Chrystus zmartwychwstały skierował do apostołów zalęknionych jeszcze, przebywających w Wieczerniku. Pokój wam, a potem komu grzechy odpuścicie. Niech nigdy nie braknie, zwłaszcza teraz, w tym trudnym czasie, męczenników konfesjonału, tym, którzy więźniom grzechu, głoszą prawdziwą wolność. Posłał mnie, abym niewidomym niósł przejrzenie. I to w czasie, kiedy nawet w samym Kościele doświadczamy tego, iż prawda bywa niekiedy zaciemniana i to przez ludzi, którzy z racji swego powołania i wybrania powinni być do końca jednoznacznymi świadkami prawdy Chrystusowej, nie własnej. I nasze zatroskanie, ale także konieczność modlitwy za naszych braci w ościennych nam narodach, zwłaszcza w niezrozumiały dla nas sposób reagujący na ostatnią notę Kongregacji Nauki Wiary odnośnie do błogosławieństwa par homoseksualnych. Na stronie internetowej jednej z bardzo znaczących diecezji na zachodniej, po zachodniej stronie naszej ojczyzny, biskup kazał umieścić tęczową flagę i napis Love is no sin. Miłość nie jest grzechem. Wiem, że także w Polsce ostatnio są podejmowane próby tworzenia struktur analogicznych do tych, których znamy na Zachodzie. Nowe wersje w Wierzentkirche. Nie my jesteśmy Kościołem. My należymy do Chrystusowego Kościoła. Nie ma Kościoła bez Chrystusa. I o tym musimy pamiętać. O tę świadomość dla siebie i innych się modlić. Dążąc do tej jednoznaczności, o której mówił Pan Jezus w kazaniu na górze. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest,
od złego pochodzi. I echem tych Chrystusowych słów jest list świętego Jakuba Apostoła. Wasze tak, niech będzie tak, a nie, niech będzie nie, abyście nie popadli pod sąd. Posłał mnie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. Wielu jest dzisiaj uciśnionych przez pandemię, cierpienia, choroby, nieszczęścia, także upadek na duchu, apostazję z Kościoła, smutek, a nawet przerażenie wobec prześladowań Kościoła, chociażby tych spektakularnych z ostatniej niedzieli palmowej z Indonezji. Wielu jest dzisiaj uciśnionych. A my mamy odsyłać ich wolnymi. To jest nasze zadanie. Słyszymy w mediach w ostatnich dniach nawoływania do zamykania kościołów. Czynią to ludzie, którzy jeszcze stosunkowo niedawno, w tym samym czasie tej samej pandemii, uważali, że ich miejscem jest ulica. Mówią to ludzie, dla których, jak twierdzą, Kościół jest zwykłym budynkiem. I mamy prawo zapytać się, skąd oni są. Nie znają naszej historii, historii narodu chrześcijańskiego od ponad 1050 lat. I nie wiedzą, czym jest Kościół. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Mówię to z dużym naciskiem. Jestem bardzo daleki od lekceważenia pandemii i jej skutków. I zawsze prosiłem i proszę o przestrzeganie związanych z nią obostrzeń. Dla dobra własnego i innych. Ale w kontekście tego, co się dzieje, jak nie przywołać słów świętego Jana Pawła II sprzed dokładnie 30 lat z Lubaczowa, gdzie mówił: postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością. Potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, ażeby się dopracować takich form obecności tego, co święte w życiu społecznym i państwowym, które nikogo nie będą raniły, nikogo nie uczynią obcym we własnej ojczyźnie. A tego niestety doświadczaliśmy przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Doświadczyliśmy tego wielkiego katolickiego getta. Getta na miarę narodu. Zarazem więc my, katolicy, prosimy o wzięcie pod uwagę naszego punktu widzenia, że bardzo wielu spośród nas czułoby się nieswojo w państwie, z którego struktur wyrzucono by Boga, a to pod pozorem światopoglądowej neutralności. Słowa sprzed 30 lat, dokładnie.
jakże aktualnym. I dodajmy słowa nie tylko Ojca Świętego, do którego do Rzymu napływały różnego rodzaju skargi związane z prześladowaniami i traktowaniem katolików jako obywateli drugiej kategorii. Te słowa wypowiadał kapłan, a potem biskup, duszpasterz i pasterz przez 32 lata doświadczania tego, co przeżywał Kościół w różnych odsłonach stalinowskiej, gomułkowskiej i gierkowskiej. W tych słowach tkwi jego osobiste doświadczenie. O katolickim getcie w Polsce zdecydowanej większości katolickiej. Posłał mnie Pan, aby umacniać na duchu, przez zbudowanie poczucia solidarności dla ludzi, dla wiernych. Jakże ważną rzeczą jest widzieć, że kapłani są ze sobą solidarni, ze swoim biskupem, między sobą, wikariuszy z proboszczami, proboszczowie z wikariuszami. Że ich troską także kapłanów jest pamięć o starszych braciach, którzy cierpią, którzy odchodzą. Myślimy dzisiaj podczas tej mszy świętej w sposób szczególny o naszych braciach, którzy są i w domu księży chorych w Stworzowicach, i w domu kapłańskim w Makowie Podhalańskim, i gdzie indziej, także w ich domach. W sposób szczególny modlimy się za księdza prałata Zdzisława Sochackiego i księdza kanonika Ireneusza Okarmusa. Jakżeż ważną rzeczą jest także solidarność duszpasterza z owcami. Wsłuchiwania się w ich głos, niekiedy bardzo mądry, domagający się od swego duszpasterza czynu. Jakże rani wszelki wyraz arogancji i poczucia, że ja jestem tu Panem. Jakże buduje z kolei to wszystko, co łączy, co daje wyraz zatroskania, zwłaszcza o biednych, samotnych, opuszczonych. Jak buduje poczucie, że Kościół jest jeden, a my jesteśmy jedno w jednym Kościele Chrystusa. Posłał mnie, abym obwoływał rok łaski od Pana. Rok łaski, rok miłosierdzia. Właśnie teraz, w tym roku 2021, przypada 90. rocznica objawienia świętej Faustynie polecenia namalowania obrazu miłosierdzia Bożego i słowa Chrystusa z 22 lutego 1931 roku z Płocka. Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach.
Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana. Dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby obraz ten czczono najpierw w kaplicy Waszej i na całym świecie. I zaraz potem pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia. Chcę je wylać na dusze ludzkie. On tego pragnie. Przez kapłanów. Nasze święte zadanie, obwoływanie czasu łaski od Pana. I stąd, drodzy bracia, w kapłaństwie, drodzy siostry i bracia tutaj obecni, nasza szczególna modlitwa całego Kościoła krakowskiego też w tym szczególnym roku świętego Józefa. Święty Józefie, opiekunie Kościoła, módl się za nami.